sobotę 20 lutego bieżącego roku w Szkole Muzycznej na bulwarach Dietla odbyło się zebranie Krynickiego Klubu Ekologicznego, w programie którego uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wykładów pani dr inżynier Danuty Reśko i pani magister inżynier Agaty Woszczak na temat trzęsienia ziemi na świecie i w Krynicy. Mamy kolejne spotkanie o charakterze edukacyjnym, co Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy uprawia od ponad 10 lat. Wybieramy oprócz tematów systematycznych także i tematykę nagłą. Do nagłej tematyki zaliczamy trzęsienia ziemi. Nie ulega wątpliwości, że do dzisiejszego spotkania inspiracją było Haiti. Chociaż przeżywaliśmy je na odległość, to zdecydowanie przypomniał nam się 1992 rok, kiedy nad Krynicą również przeleciała fama o trzęsieniu ziemi w Krynicy. Idzie o to, aby zrozumieć mistykę trzęsień ziemi od nas niezależną, ale społeczeństwo oswoić z problematyką trzęsień i oswoić również i na terenie Krynicy z komunikatem, że nie tylko w Krynicy ziemia już się trzęsła wielokrotnie, ale może zatrząsnąć się ponownie. Co chcemy osiągnąć dzięki tym spotkaniom? No, przede wszystkim pokazanie genezy trzęsień ziemi, a także przypomnieć opis tego, co przeżywaliśmy w 1992 roku, z myślą o tym, żeby przede wszystkim zaistniała ona w świadomości młodzieży. Dużo przecież od młodzieży zależy, jak ona reaguje na zjawiska przyrodnicze, zarówno te współczesne, były, jak i te, które mogą się zdarzyć w przyszłości.